Okej, z tego nie strzelę raczej, aczkolwiek... Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj sprawdzimy sobie DeLoreana, czyli kolejne powracające do sklepu auto. Oczywiście możemy je kupić w zakładce sklep z przedmiotami. Powrót do przeszłości, czy tam Back to the Future. Następnie należy wpisać kod, żeby wesprzeć jakiegoś twórcę. Jeszcze w ramach przerwnika powiem, że w opisie i zapewne w przypiętym komentarzu macie link do giveawaya na 1000 kredytów. Tak po prostu, żeby ktoś z was mógł sobie zakupić jakieś auto, które mu się będzie podobało z DLC. No i wracamy do odcinka. No i co, jak widzimy, za dużo tutaj nie dostajemy w zestawie. Czapeczka, druga czapeczka i sama karoseria. 800 kredytów. Nie za drogo, ale nic nie dostajemy poza samym autem i chyba opony są też w zestawie, no ale ich nie będę wliczał. No i dobra, co do edycji, nie ma żadnego wzoru do wybrania. Kolory można zmieniać tylko w taki sposób, jak teraz widzicie. Opony mamy do wyboru tylko te takie oficjalne. Spod opon mamy taki oto bardzo ciekawy ślad. Podoba mi się, prawdę mówiąc. Nie można nic zmieniać, ale fajny jest, przynajmniej tutaj. Na dach nic nie nałożymy. Aż dziwne w sumie, bo dostaliśmy w zestawie jakieś rzeczy. Anteny nie nałożymy, wybuch po bramce dowolny. Ślad spod opon tutaj również jest domyślny, ale no... Podoba mi się, jest taki bardzo taktowny. No i dźwięk silnika. Dobra, ten już nie jest taki nieprzyjemny jak w przypadku, jak się to auto nazywało? Knight Rider, tego kita. Tam to była masakra, tutaj jest git. No i standardowo na początku zagramy sobie freestyle 1v1. Następnie pewnie zagramy mecz rankingowy 1 na 1. Albo wiecie co, zagramy dzisiaj dwa mecze freestyle 1v1, potem ranked 1 na 1. Jeszcze tam pomiędzy, wiadomo, zobaczymy hitboxy i tak dalej. I to będzie, myślę, taki projekt na dzisiejszy film. Dajcie potem znać, co o tym sądzicie. Okej, pierwszy przeciwnik, zaraz polecimy na freestyle. Fajnie wygląda ta taka animacja boostowania. Bardzo ciekawie. Jest też jedna bardzo fajna rzecz, którą muszę sprawdzić, bo chyba w momencie, kiedy mamy flipa dostępnego, mamy opony... O, zobaczcie, jak nam znika flip, to opony się przekręcają w bok. Także jest to świetna rzecz dla ludzi, co na przykład lubią robić flip resety. W momencie, jeżeli takowego dostaniemy, to zobaczymy na własne oczy, ponieważ koła nam się przykrzywią, także to jest naprawdę wyśmienita rzecz. Także zaraz to oczywiście przetestujemy, gramy swoją drogą na Nissana, czyli też bardzo fajne auto. I polećmy na freestylik. Okej, ale mega mi się podoba motyw z tymi kołami. Jest to naprawdę satysfakcjonujące, to widzieć, jak to się tak animuje. Okej, z tego nie strzelę raczej, aczkolwiek, dobra, żartowałem, jestem zajebisty, strzelam takie bramki. Ale się nie spodziewałem, bo rzadko mi się uda przeczytać taki kącik, bo to było od tego takiego zakrzywionego. Ale jak widać, to auto, powrót do przyszłości. No, daje umiejętności, ale zrymowane, ez. Dobra, fake. Polećmy sobie na ceiling shot jakiś, ale mega mi się podobają te animacje kółek. I druga brameczka. O, to powiem wam, że przyjemny samochodzik. Nie brzmi jakoś beznadziejnie, wydaje się być całkiem fajny do ogrania. Fajna też jest animacja boosta, podoba mi się to autko. Jedno z fajniejszych autek z DLC. Nawet też spoza DLC oczywiście. O, tutaj przeciwnik obronił, ja niestety sobie za daleko wywaliłem. I nie tracimy bramki, bo nie trafił. I się chyba do góry odbije. Nie, nie do góry, ale i tak go ograło. To teraz pinch. Nie no, wszystko w tym aucie siedzi, jest niesamowite. To znaczy nie mówię, że jest niesamowite, tylko po prostu na ten moment wydaje się być bardzo dobry i mi wszystko siedzi. Dobra, lecimy na kolejny atak. Resetik zrobiony? No, nie zrobiony właśnie. I to było widać po kółkach w zasadzie, że nie dostaliśmy flipa. Także naprawdę jest to bardzo fajna rzecz. Wiadomo, że ja, jeżeli ktoś ma dużą wprawę, to potem już wie, czy prawidłowo wykonały flip reseta. Zresztą jak ktoś ma dużą wprawę, to praktycznie zawsze wykona to prawidłowo, ale są też czasami, od czasu do czasu, takie sytuacje, że się zastanawiamy, nie jesteśmy przekonani, czy na przykład w wyniku jakiegoś randomowego 50 mamy do czynienia. I jeszcze to jest fajne, że zobaczymy, kiedy dokładnie już nie mamy flipa, czyli po jakim czasie się on zużywa. Więc ja tutaj widzę naprawdę bardzo dużo argumentów za tym, że to jest przyzwoity samochód. Dobra, 48 boosta, więc trochę bieda. Natomiast... Nie no, nie mam boosta, żeby ładnie się setupować. Ale ciekawy wybuch, widzieliście tę animację? Chciałbym to też zobaczyć z trzeciej osoby, natomiast było to bardzo takie ciekawe. Nie dość, że dźwięk był dziwny, to taki jakby większy dym? Nie wiem, jak to określić.
Okej, strzelmy sobie na 4-0. Niszczymy go. I przeciwnik się poddał, także... A wejdźmy teraz na trening swobodny, zobaczymy jeszcze sobie hitboxy. No i okej, z przodu jest praktycznie, no dobrze odwzorowany. Z tyłu też za dużo nie wystaje, poza tym ten tył jest zawsze mniej istotny. Daszek jest praktycznie też bardzo dobrze odwzorowany, więc to jest oczywiście moim zdaniem przyzwoicie odzwierciedlone auto. Oczywiście jest to jeszcze hitbox do minusa, bo o tym nie wspomniałem. No ale jak widzimy, naprawdę oddaje to, na co wygląda. Drugi przeciwnik, Dejan Goku. To chyba nie ten sam, co nie? Bo w sumie nie mam teraz pojęcia, ale auto ma inne, więc ufam, że to nie ten sam. Dobra, zaczynamy z grubej rury. Ceiling shotcik into... Masty into ściana, nie wyszło, ale nie poddajemy się. O kurde, przeciwnik za to też nie poddaje i nam ładuje. No dobra, polećmy na flip reseta, może tym razem. O, dostaliśmy go, jak widzimy, po kółkach, natomiast no Masti mi już nie wyszedł, ale to powiem wam, że ze względu na to, że skupiłem się na tych kołach, czy faktycznie się wysuną. To było moje tak jakby skupienie, no i przez to może troszeczkę zawaliłem setupik, ale już nie będę na to tak bardzo zwracał uwagi, muszę to tak podświadomie przyuważać. Okej, ale w każdym razie działa ten protip. Widzimy, że faktycznie jak mamy flipa, to koła są w innej pozycji niż jak już go nie mamy. Okej. Bang, strzał taki, o! Dobra, taki suchar, ale myślę, że można powiedzieć, że to auto jest piorunujące, kappa. Jak widzimy te animacje, ale tutaj Edek zagadał. Nie no, plus 10 do śmieszności. Ojej, on tak poleciał, to my polećmy na to, czyli na... wyjście przeciwnika. Dobra, wejdźmy jeszcze na rankę do 1v1, zobaczymy jak tam nam pójdzie w takiej bardziej tryhardowej grze. A nasza ranka to Grand Champion 3 Divizja 2, więc nie jest źle. Poziom będzie dosyć taki mocny na tym rankedzie, moim zdaniem. Jak na mnie przynajmniej. Dobra, nasz przeciwnik to Lukul. Niestety na tej mapce za bardzo nie lubię pykać. Powiem wam, że jest jedna z moich mniej ulubionych. Ponieważ te takie czarne plamy na murawie mnie troszeczkę rozpraszają i słabiej przez nie widzę. Ale oczywiście... nie, skupiamy się tutaj na aucie, nie na mapie. Dajcie znać w ogóle, czy lubicie tę mapę. Jakie macie odczucia? Jaka jest wasza ulubiona albo znienawidzona mapa aktualnie? O, wykopię mu za plecy. To było nie za dobre zagranie, ale trzeba żyć. I tracimy gola, dokładnie. Troszeczkę się podpaliłem. No słabo to rozegrałem. No, strategicznie nie pojedziemy do wznowienia. Tak jak to w ostatnim odcinku pokazywałem. Niestety ono nam zagarnia przyspieszenie, ale nie ma co się martwić. Też troszeczkę go mamy. To już będzie nasze. YOLO. Lecimy. Na pełnej. O nie, lag! Halo, policja. Proszę bez takich. I niszczymy się, ale faktycznie jest taki efekt. Chciałem potwierdzenie, czy na pewno to tak dziwnie wybucha, kappa. Dobra, nie idziemy do wznowienia. I go dojedźmy. Chciałem go zniszczyć, nie trafiłem. Dobra, teraz trafiłem już na pewno. Dobra, wywalmy sobie lekko piłę. Pojedźmy tak. Kopnę w ten sposób. No i wystarczyło, on był bardzo dziwnie ustawiony. Wywalił się. Uderzę nad poprzeczkę, żeby musiał na pewno skoczyć, interweniować, zużyć pusta. I teraz fliczek kolejny, taki niewygodny dla niego, ale ładnie to wybił. Ale nie no, jest to bardzo fajnie odwzorowany hitbox, przyjemnie się gra tym autem. I tracimy gola, ale to było idiotyczne, że kopnąłem tam, gdzie on skakał. Mogłem po prostu sobie zagrać do prawej i go ominąć, ale no cóż, nie jestem za bardzo rozgrzany. Okej, standardowo nie pojedziemy do wznowienia, ale tym razem od razu rushujemy. Dobra, nie wyszło to tak jak planowałem. Może doleci do jego bramy. Proszę! Czy zdąży się wrócić? Oczywiście, że się zdąży. Ojej, ładnie to zrobił. No i nie obronimy już. No nie, jaki zlagowany strzał. Nienawidzę tego, jak mam 60 pingów w meczu. Wiem, że dla was to może być mało, ale w momencie, kiedy normalny mój ping jest 30, to przy 60 jest oznaka, że jest serwer trochę zlagowany z mojej perspektywy. U was 60 może być całkowicie bezobjawowe. Ale nie zwalam na lagi, bo to ja przegrywam to spotkanie całkowicie zasłużenie. Dobra. Może wejdzie za chwilę, albo nie wejdzie jednak. Albym się cofnął. Powinna być opcja cofnięcia się w czasie, kappa. Przynajmniej na meczach z botami. To by było w sumie śmieszne. Okej, jak już i tak
przegraliśmy, to polećmy na jakiegoś klipa na tego typa. Może tak... No dobra, nic nie wyjdzie w tym meczu. No, totalnie nic. Ojeju! Tak bardzo, totalnie nic nie wyjdzie. Dobra, wyjdę już z tego spotkania, oszczędzę sobie porażki. No i dobra, takie małe i szybkie podsumowanie, a może wejdę na trening swobodny. Na pewno jest to auto, które się wyróżnia. Kosztuje 800 kredytów, więc moim zdaniem jest to taka cena, którą jak najbardziej można wydać na unikalne autko. Wiadomo, że pewnie 600 kredytów albo 500 by było już zupełnie idealnie, ale nie ma na co narzekać, zdecydowanie nie ma na co narzekać. Z mojej strony gra się nim przyjemnie, nie wali po uszach tak bardzo jak Knight Rider, czyli ostatnio testowany samochód. No i myślę, że jest taki bardzo unikalny. Ma unikalne animacje, ma unikalny wybuch, tak mi się wydaje. Ma unikalne takie, widzicie, czy to śle z potopą, czy to takie iskry prądu. No i chyba największą taką zaletą, to znaczy zaletą, taką największą unikalną rzeczą są te takie koła, które też jak widzicie, jak jesteśmy w powietrzu, to tak bardzo fajnie boost z nich leci, czyli przyspieszenie. O, zwróćcie na to uwagę, takie silniczki się zamieniają i to jest naprawdę bardzo fajne. Moim zdaniem jest to naprawdę chyba największa zaleta tego samochodziku. Jeszcze wiadomo, pewnie część z was będzie fanem serialu filmu Powrót do przyszłości, więc jak najbardziej myślę, że można zakupić w takiej sytuacji. I co, ja już nie będę przedłużał. Dajcie znać, czy wolicie dodatkowy mecz, na przykład casuala, żeby polatać jeszcze na klipy, czy woleliście mimo wszystko, jak dogrywałem jakiegoś ranketa 2x2 albo 3x3. Chociaż moim zdaniem on tak bardzo nie dodaje, ja tam nie jestem za dużo przy piłce, tam to się głównie liczy rotacja, więc aż tak bym na to nie stawiał, no ale wypowiedzcie się wy. No dobra, jeszcze raz, bez przedłużania, elo elo.